Arget Melesa Osur przegrała swój pierwszy mecz na domowym obiekcie. Zapraszamy do wysłuchania tego, co mieli do powiedzenia zawodnicy oraz trenerzy po spotkaniu. Na samym początku chciałbym przeprosić kibiców, bo na pewno nie pokazaliśmy tego, co chcieliśmy pokazać i na co się nastawialiśmy. Mamy głęboki problem ze startami, z prędkością po trasie. Z wyjścia z pierwszego łuku praktycznie był wynik 5-1 dla chłopaków z Grudziądza, więc musimy czegoś poszukać naprawdę, bo jesteśmy bardzo, bardzo mocno do tyłu i ze startami, i z prędkością po trasie. Wielki ból i smutek, tak? Liczyliśmy na coś innego, a rzeczywistość nas po prostu zweryfikowała. Wypadliśmy blado na tle tutaj rywali z Grudziądza. Musimy zakasać rękawy, trenować, jeszcze raz trenować, aby gdzieś tam zbliżyć się do takiego wyniku, aby walczyć o zwycięstwo. It's tough start, you know, heat one started with that accident and straight away that sort of puts everybody a little bit on the back foot and it just didn't work, you know, we tried a lot of things and maybe everybody a little bit nervous, I don't know, it just wasn't, things weren't sort of happening for the boys and that's the way it goes at Speedway, you know, it's not easy, but maybe, you know, the weather and not having the same, you know, we've been practicing obviously and the track was a little bit different today, but the track is the same for them and us, but that's just the way it goes. Od razu pierwszy, wiadomo, mecz wyjazdowy i wygrana, ale to jest zasługa pracy, przygotowań, bo wiadomo, i przepracowana zima i początek sezonu też, bardzo dużośmy pojeździli na torze, także zawodnicy na pewno są już wjechani, troszeczkę tych meczów już mieli, sparingi i pary, także cieszę się, że Krzysiek Kasprzak też w dobrej formie, bo nie było najlepiej, ale już na parach wiadomo było, widać, że jest duża poprawa i ostatni bieg na parach wygrał i jechał dzisiaj na tym silniku. Porażka zdecydowanie za wysoka, myślę, że to nie tak to powinno wyglądać, przede wszystkim u siebie na torze, więc na pewno to bardzo, bardzo boli. Może pierwszy moment startu nie mieliśmy najlepszy, ale dojazd do łuku był naprawdę bardzo dobry i to zadecydowało, że powinniśmy jechali na prowadzeniu. I Norbit niepotrzebnie to 1-0 zrobił, ale jechał bardzo dobrze. We wszystkim. To jest 55-35 na wyjeździe, także byli zdecydowanie lepsi w każdej formacji. Nie, no nie będziemy się poddawać, tak jak mówię. Musimy więcej potrenować, bardziej tutaj dograć się do naszego nowego toru i tyle, no nie ma co tam płakać. Oczywiście jest nam smutno, tak, że tak słabo wypadliśmy i musimy się brać do roboty, trenować, jeszcze raz trenować, aby te nasze wyniki były zadowalające. Nie nastawiamy się tylko na grudzień, nastawiamy się na wszystkie mecze tak samo. Traktujemy mecz każdy tak samo, nastawiamy się w 100% i w każdym meczu będziemy walczyć ostro po swoje, więc tutaj nie ma nas skreślać od razu co na pierwszym meczu. Mamy dużo meczu u siebie i na wyjeździe i na pewno jeszcze gdzieś tam się uda coś działać. Każdy mecz nasz będzie walką o utrzymanie i będziemy się starać pokazać z jak najlepszej strony, tak, aby to wyglądało dobrze. Dzisiaj z kolei to no, nie wyglądało super, poza kilkoma jakimiś tam wyścigami. No, Chris Holder wiadomo, by pojechał świetnie, reszta musi do niego doszusować i musimy się brać do roboty. Yeah, of course. Obviously sorry we didn't get the result that everybody wanted, you know. The club and the fans, everybody put in all this work to have this stadium so we could be racing here today, and it would have been great to start off with a win. But this is the extra league, you know. Grudziądz aren't a bad, they're a good team, and they were good today, they were better than us. We'll work hard, stick with us, you know, it's a long season, we need all the help we can get, so we'll see you next week. No możemy tylko przeprosić, tak, i bądźcie z nami, przychodźcie tak jak szliście dzisiaj, zrobiliście super atmosferę, my będziemy na pewno dużo trenować, aby było lepiej. Czeka nas jeszcze trudniejsze spotkanie jak dzisiaj i musimy szybko się pozbierać z tego knockdownu, jaki dzisiaj dostaliśmy, żeby jakoś to wyglądało. To by było na tyle w tym materiale. Obserwujcie kanał PG Ekstraligi, ponieważ sezon się dopiero zaczyna.